Bartosz Giza, witam się z Państwem bardzo serdecznie w czwartej lidze, pierwszej grupie i 11 już kolejce. Dziś Lewart Lubartów zmierzy się z zespołem KS Świdniczanka Świdnik, a oto składy. Lewart Lubartów w składzie podstawowym. Aleks Awtyka, Mateusz Ciechański, Bartłomiej Koneczny, Wojciech Majewski, Filip Michałów, Łukasz Najda, Jakub Niewęgłowski jako kapitan drużyny, Damian Podleśny na bramce, Tomasz Urban, Krystian Żelisko i Kamil Zieliński. Na rezerwie Lewartu są Mateusz Bednarczyk, Bartosz Duda, Hubert Giletycz, Dawid Iskierka, Aleksander Pęksa, Kacper Sulowski i Bartłomiej Tutaj. Trenerem jest Grzegorz Białek, KS Świdniczanka Świdnik. W składzie podstawowym Przemysław Kanarek, Miłosz Kutyła, Mikołaj Nawrocki, Mateusz Pielach jako kapitan zespołu, Jakub Pryliński, Dominik Ptaszyński, Dawid Skoczylas, Paweł Socha na bramce, Klaudiusz Sypeń, Jakub Szymala i Michał Zuber. Na rezerwie gości są Jakub Gosik, Karol Kowalski, Michał Koźlik, Maciej Łopuszyński, Kamil Sikora, Jakub Sobstyl i Łukasz Struk. Trenerem jest Łukasz Gieresz. Przed nami 11 minuta spotkania i Lewart w natarciu. Widzimy jednak, że jeden z zawodników biało-niebieskich został sfaulowany i dokładnie w 11 minucie Dawid Skoczyla zdobywa pierwszą żółtą kartkę w tym spotkaniu. Właśnie obserwujemy, jak zespół ze Świdnika próbuje rozpocząć rozgrywanie akcji, jednak Krystian Żelisko wślizgiem nie trafia w piłkę, a w nogi zawodnika z drużyny gości. Sędzia przerywa spotkanie i w 25 minucie wręcza zawodnikowi biało-niebieskich żółtą kartkę. Przed nami fantastyczny rajd Łukasza Najdy, który przedziera się przez wszystkich obrońców zespołu gości, a w ostatniej chwili zagrywa do Bartłomieja Kolecznego, który fantastycznie wyczuł okazję i w 26 minucie zdobywa pierwszą bramkę tego spotkania. Ustanawia wynik 1-0, a my na powtórce widzimy, jak fantastycznie została przeprowadzona ta dwójkowa akcja. Świdniczanka przy piłce jednak po nieczystym ślizgu Aleksa Wtyka zostaje sfaulowany przez jednego z zawodników gości. Sędzia przerywa spotkanie i w 28 minucie wręcza Mikołajowi Nawrockiemu z KS Świdniczanki żółtą kartkę. Trzecia kartka w pierwszej połowie. Łukasz Najda walczy o utrzymanie piłki, jednak niestety ewidentnie widzimy ciągnięcie za koszulkę jednego z zawodników gości. W 44 minucie Miłosz Kutyła z zespołu KS Świdniczanka Świdnik zostaje ukarany żółtą kartką przez sędziego. Festiwal żółtych kartek w pierwszej połowie spotkania. Lewart rozgrywa akcję na prawej stronie boiska, zagranie do środka i strzał z pierwszej piłki, ale fenomenalne zachowanie obrońcy ze Świdnika oddala całe zagrożenie od bramki gości. Zespół ze Świdnika rozpoczyna grę z autu, widzimy dośrodkowanie i próbę dobicia, jednak kończy się ona bardzo niebezpiecznym kopnięciem w głowę. Sędzia natychmiastowo zatrzymuje spotkanie. W 55 minucie Michał Zuber z zespołu gości zostaje ukarany żółtą kartką, a do zawodnika biało-niebieskich natychmiastowo zostaje wezwana pomoc medyczna. Ponownie to Świdniczanka jest przy piłce na prawej stronie boiska, zejście w pole karne i strzał na bramkę bardzo blisko dalszego słupka. Natychmiastowo widzimy odwet Lewartu na prawej stronie, dośrodkowanie, próbę dobicia głową, jednak piłka przelatuje tuż nad poprzeczką. Goście rozgrywają akcję na prawej stronie, widzimy zejście w pole karne, piłka omija parę zawodników, jednak fantastyczna obrona zawodnika biało-niebieskich oddala całe zagrożenie spod bramki Lewartu. Lewart rozgrywa akcję na prawej stronie boiska, Aleks Awtyka schodzi w pole karne, oddaje strzał, jednak powstaje zamieszanie, z którego fantastycznie korzystał Łukasz Najda w 74 minucie spotkania, zdobywając drugą bramkę dla swojej drużyny. Wynik to teraz 2-0, mecz powoli zbliża się do końca, a Lewart ma niepodważalną przewagę. KS Świdniczanka Świdnik rozgrywa akcję na połowie Lewartu, jednak widzimy, że zawodnicy spokojnie wymieniają się między sobą podaniami. Tuż po przyjęciu jeden z biało-niebieskich ląduje na murawie, a sędzia przerywa spotkanie i w 78 minucie wręcza Jakubowi Sobstylowi żółtą kartkę. Tutaj widzimy wybicie piłki bramkarza drużyny gości i zakończenie całego spotkania. Mecz kończy się wynikiem 2-0 dla drużyny Lewartu, a komentował go dla Państwa Bartosz Giza.